jest to ponad 7 tysięcy osób, żeby wszyscy mieli możliwość pokonania dotychczasowych tras właśnie komunikacją autobusową przy jak najmniejszych niedogodnościach, a więc zarówno godziny odjazdów, przyjazdów autobusów, żeby były skorelowane czy upodobnione do dotychczasowych połączeń kolejowych, no i żeby tak organizować, żeby godziny, żeby czas przejazdu również znacząco się nie wydłużał. W związku z tym planujemy zarówno połączenia bezpośrednie na trasie Konin-Poznań, Słupca-Poznań, Strzałkowo-Poznań, ale również planujemy połączenia takie, które będą komunikowały wszystkie stacje pośrednie, a więc autobusy, które będą jechały z Konina, zatrzymując się we wszystkich tych miejscowościach, na których do tej pory zatrzymywały się pociągi. Pasażer będzie miał do wyboru, czy chce jechać po prostu szybką trakcją, czy może pozwolić sobie na to, żeby jechać ewentualnie nieco dłużej. No a ci, którzy rzeczywiście wysiadali na stacjach pośrednich, pewnie są skazani przede wszystkim na ten rodzaj komunikacji. Do tej pory zakładamy, że obowiązuje taryfa kolejowa, bo to jest transport autobusowy zastępczy, więc nie bardzo możemy nawet zaproponować inne ceny biletów, no i stąd po prostu różnica, która powstaje między wpływami z biletów a rzeczywistymi kosztami, które będzie ponosił przewoźnik autobusowy, będzie musiał pośrednio pokryć samorząd województwa wielkopolskiego. No mam niestety świadomość, że pewnie nie wszyscy się przesiądą, natomiast ten sposób organizacji tego ruchu jest taki w naszym założeniu, aby zachęcić pasażerów jednakowoż do korzystania ze zbiorowej komunikacji, żeby takich odejść od zbiorowej komunikacji było możliwe jak najmniej, bo za rok przecież te utrudnienia się skończą, no i wrócimy na trasę. Trasę, co tu mówić, jeszcze bardziej zmodernizowaną i lepszą. Gdy otrzymaliśmy taką informację, że będzie to zamknięcie, żeśmy próbowali udowadniać, że to jest niemożliwe, że to są za duże potoki podróżnych, że należałoby ten remont jakoś inaczej zorganizować. No ale niestety, powiedzmy, argumenty stricte techniczne, które wskazywały na to, że nie da się tego zrobić w tym terminie, spowodowały, że dyskusja została jak gdyby urwana, przecięta i na to już niestety nie mieliśmy żadnego wpływu. Pociągi Intercity będą jeździły normalnie, jedynie na wydłużonej nieco trasie, co spowoduje, że do Warszawy kilkanaście minut pojedziemy dłużej.